Byłem dzisiaj u lekarza i dowiedziałem się, że mam zapalenie zatok i zapalenie gardła. Jak przełykam ślinę, to czuję mega ból. Już jest lepiej, bo dostałem leki, na które wydałem 120 zł i drugie tyle na samą wizytę. W sumie zastanawiam się, czy nie widać gili w moim nosie, bo strasznie dużo smarkam i mój nos jest dość mocno obciążony. Ale czy to istotne? Czy to jest istotne, jak ja wyglądam? Przecież ludzie tutaj nie przychodzą po to, żeby podziwiać czyjś wygląd. W sensie, owszem, warto wyglądać po prostu schludnie, gdy prezentujemy się w internecie. Ale nie przesadzajmy. Jestem w takim stanie, w którym za bardzo nic nie mogę robić, bo jestem na tyle osłabiony, że po prostu jedyne, co mogę robić, to leżeć i jeść. Jak panda. I nachodzą mi różne refleksje. Ja się w ogóle dziwnie czuję, w sensie dlatego, że chociażby nie robię treningów, a to się stała dla mnie już taka rutyna każdego dnia. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz nie zrobiłem treningu. I w ogóle ten przedział między 15 a 17, bo zawsze o tej godzinie trenuję, gdy ten przedział spędziłem właśnie dzisiaj poza siłownią, a nie na siłowni, to taki byłem zdziwiony i w ogóle jakby nigdy słońca nie widziałem o tej godzinie. W sensie nie widziałem, jak jest na zewnątrz o tej godzinie. Za bardzo, bo zazwyczaj byłem w gmachu siłowni i jakoś tak na maksa. Wypadłem teraz z rytmu, wiesz jak to jest, nie? Gdy chorujesz i nie macie na zajęciach, nie macie w pracy, wszystkie twoje obowiązki są takie chaotyczne i porozwalane i dochodzi do ciebie wtedy, że gdy jesteś chory, to tak naprawdę wszystkie twoje priorytety nie mają żadnego sensu, bo gdy jest coś nie tak z twoim zdrowiem, to wtedy jedynym priorytetem, jaki ty masz, to jest twoje zdrowie. I tak sobie pomyślałem poniekąd, że w sumie dobrze, że zachorowałem, bo dzięki temu znowu zacznę na nowo doceniać swoje zdrowie. Wiesz, jak nie chorujesz przez rok, to tak naprawdę nie wiesz, jak jest nieprzyjemnie, gdy jesteś chory. I tak w sumie nawet nie myślisz, że możesz zachorować. Kaszel, katar, przecież to nie dla mnie, to mnie nie dotyczy. I w sumie bardzo dobrze, że trochę pocierpiałem, szczególnie w poprzednią noc, gdy się co chwilę budziłem z jakimś w ogóle bólem gardła i z masakrą na głowie. Przez ostatni czas, szczerze mówiąc, jadłem dużo niezdrowego jedzenia i wydaje mi się, że to też po części wpłynęło na to, że zachorowałem. Jadłem całkiem dużo fast foodów, całkiem dużo słodyczy, przetworzonego żarcia. No, a jak dobrze wiemy, duża część naszej odporności pochodzi z jelit. Więc jeśli mamy śmietnik w jelitach, no to nasza odporność to też będzie działała jak śmietnik. Poza tym, na kursie angielskiego kilka osób było chorych. Może też przez nie się zaraziłem. Ale to jest straszne, bo jakby niby nie musisz iść na uczelnię, niby masz więcej czasu, ale z drugiej strony, no, jesteś w takim stanie psychiczno-fizycznym, no, że ty nie jesteś wykorzystać produktywnie tego czasu i to jest najgorsze. To jest w ogóle jak jakaś taka wegetacja. To jest bardzo straszne. Dzisiaj, jak byłem w tej przychodni, było tam dużo starych osób, to też sobie tak uświadomiłem, że ja teraz czuję się tak żałośnie, jakbym miał właśnie 80 lat, jak tamte dziadki i babcie. Ale w taki sposób, aby siebie zmotywować do tego, aby już nigdy więcej nie pozwolić, abym był chory. Zacząłem sobie robić inhalację. Wziąłem miskę, zalałem wrzątkiem i wrzuciłem kilka kropel olejku eukaliptusowego, rozmarynu i mięty. Wkładam tam głowę, zakrywam się ręcznikiem i się inhaluję. I mega to jest takie relaksujące, odprężające. Jakby takie domowe spa. Bardzo, bardzo przyjemne. I tak jak wczoraj czułem się jak rozjebana żaba na liściu,
która zupełnie nic nie może, nie może się nawet ruszyć za bardzo i tylko jakby tak po prostu leży. To dzisiaj, gdy jest już trochę lepiej, gdy mogę się poruszać, no ale z drugiej strony właśnie nie za bardzo jestem w stanie zrobić niczego ambitnego, niczego jakiegoś takiego, nie wiem, produktywnego. Bardzo dużo śpię, bardzo dużo spałem przez 2 ostatnie dni, bo jakby tylko na to miałem ochotę, siłę. Czuję, że wtedy, no, jak śpimy, no to ciało się szybciej regeneruje. Niech ten film będzie takim przypomnieniem, że jeśli jesteś zdrowy, to nie zapominaj o tym, jakie to jest cenne. I szanuj to i staraj się utrzymać jak najdłużej, no bo bardzo szybko możesz to stracić. Ja chyba też nagrywam dla siebie. W sensie, szczerze to już nagrałem. Wczoraj, gdy byłem w takim mega kryzysowym stanie, gdy po prostu leżałem jak rozjebana żaba, to nagrałem właśnie taki mały filmik 15-sekundowy dla siebie, gdzie mówiłem właśnie o tym Norbert. Zobacz, do czego doprowadziłeś i co się dzieje, gdy nie dbasz o swoje zdrowie, po to, żebym mógł sobie potem, jak już wyzdrowieję, dopuszczać, gdy zacznę znowu jeść śmieciowe jedzenie. To jest przerąbane, bo jakby my wszyscy ludzie jesteśmy uzależnieni od dopaminy. I ja czuję właśnie, że zacząłem zarzucać jakieś słodycze tylko dla tego wyrzutu dopaminy. Jak po prostu jakiś ćpun. Jak po prostu bym był uzależniony od każdego innego narkotyka. Tylko że jedzenie jest takie bardzo właśnie niepozorne. No bo jakby jedzenie możesz kupić w sklepie, jest dostępne dla każdego. To przecież jedzenie, my go w sumie potrzebujemy do życia. To są tylko takie niewinne słodycze. Ale kurde, to jest straszne. No widzisz, jakby zobacz, heroina jest jakby najbardziej szkodliwym narkotykiem, najbardziej może cię uzależnić i tak dalej, nie? Najbardziej jest destrukcyjna. No ale ile osób znasz, które wali heroinę, nie? Jakby nikogo nie znam, kto wali heroinę. Mimo że jest najbardziej destrukcyjnym narkotykiem. I zazwyczaj jak osoby w moim otoczeniu mają problem z jakimiś używkami, no to właśnie chodzi o takie niepozorne i one są największym realnym zagrożeniem dla nas. No jakby nie sięgniesz po heroinę, bo kto się będzie kłuł w żyłę? O, mój kolega dzwoni do mnie. Wow! Fuck! Halo, halo. No, siema. Spadł mi telefon, nie lubię jak mi spada telefon, bo wtedy wiem, mam taką świadomość, że... Gdy jesteś chorym, to jakby cały twój performance spada. Nawet takie wysławianie się zaczyna być wyzwaniem. Ale kurde, Norbert, weź się w garść. Bo ty chyba za bardzo teraz próbujesz się użalać nad sobą? Za bardzo zaczynasz wręcz sobie wkręcać, jak bardzo jesteś chory. Ty chyba w ogóle nie powinieneś skupiać się na tym, jak się czujesz, i opowiadać o tym, jak wczoraj było źle. No bo po co, jakby, nie? W sensie to ci tylko przypomina o negatywnych. O jakimś negatywnym uczuciu. No a ty teraz musisz się tego pozbyć jak najszybciej. Byłem dzisiaj na losowaniu o 15 godzinie w galerii handlowej. To było rozstrzygnięcie konkursu i można było wygrać BMW. Naprawdę, wystarczyło zrobić zakupy za 50 zł. Masz wtedy jeden los i potem osoby w urnie losują kupony i dwie osoby wygrały vouchery na jeden na 1000 zł, na 2000, i pani Natalia Laskowska wygrała dzisiaj BMW M1, takie nowiutkie, nie wiem, za 60 tysięcy złotych. No wyobraź sobie, że zrobiłaś zakupy za 5 dych, spożywcze, takie jak normalnie robisz. No i dzisiaj, w sobotę, o 15, ktoś ci daje 50, masz, tu, 50 tysięcy złotych. Najlepsze jest to, że ta laska miała 18 lat. Ciekawe, jak to wpłynie na jej psychikę i jak się jej życie dalej potoczy. Galeria była cała zawalona ludźmi. Naprawdę było
jak to po poznańsku się mówi, wuchta wiary tej. Coś niesamowitego. W tym całym byciu chorym, w tym całym przeziębieniu, w tej całej grypie, najgorsze jest to, że ty nie masz za bardzo siły, by wychodzić na zewnątrz, czyli jakby siedzisz cały dzień samemu w domu, ty mieszkasz na przykład samemu jak ja, no to w pewnym momencie to zaczyna bardziej ryć banie niż te całe fizyczne, ten cały fizyczny dyskomfort. Jakby taki narasta wtedy efekt kuli śnieżnej i ty wtedy jeszcze bardziej czujesz się beznadziejnie. Dlatego wczoraj pod wieczór wyszedłem, spotkałem się z kolegą i dzisiaj też coś tam będziemy działać na zewnątrz. Zabawne, bo gdy dzisiaj rano jechałem do lekarza o godzinie 9 rano, to wiedziałem, że będę długo czekał w kolejce, dlatego wziąłem laptop ze sobą, by móc w oczekiwaniu na lekarza popracować na laptopie, ale jak już tam byłem na miejscu, to nie byłem w stanie, w sensie, no, czułem się tak słabo fizycznie. Potem też pomyślałem, że no, mam w sumie jakby nowy laptop. Jak sobie pomyślałem, że kurde, jak tam wyjmę ten laptop, to ten cały nowy laptop będzie pełny tych bakterii, które tam są. Go nie wyciągnąłem. Po prostu tam siedziałem i próbowałem się nie ześlizgnąć z tego krzesełka. Widzisz? Chyba nie chcesz tak wyglądać. Chyba nie chcesz się tak czuć. Dlatego pamiętaj, że to, co teraz masz, to jest najcenniejsze na świecie. Twoje zdrowie. Gdy będzie coś nie tak z twoim zdrowiem, no to pierwsze, no to jakby nie możesz nic innego robić, jak masz problemy ze zdrowiem. Rozumiesz? To jest najważniejsza nasza rzecz. Najbardziej fundamentalna, najbardziej podstawowa. Nie ma nic ważniejszego niż zdrowie nas. Nawet, nie wiem, chcesz komuś pomóc? No to najpierw ty musisz być zdrowy. Chcesz zarobić pieniądze? Musisz być zdrowy. Chcesz cieszyć się życiem? Musisz być zdrowy. Ja pierdzielę, a mimo wszystko o tym zapominamy i wpierdzielałem jakieś fast foody i słodycze i wszystko. Ja nie chcę, żeby ten film miał taki wydźwięk depresyjno-chory. Ale pomyślałem, że warto też pokazywać takie momenty w życiu, gdy one nie są takie kolorowe, one nie są takie pełne szczęścia, żeby też pokazywać problemy, z którymi ja się borykam, no bo przecież takie jest życie, co nie? Bo życie nie jest tym Instagramem, na którym wszystko się udaje, są same podróże, same szczęście, same sukcesy, tylko no jest jakby, musi być zachowana równowaga, tak? Musimy też przeżywać te bolesne chwile. I też mi się wydaje, że wtedy ten cały kanał będzie bardziej autentyczny. Ale jest wszystko okej. Okay. Ja nie umieram, tak, Norbert? Weź się kurwa ogarnij, Norbert. Przestań się tak użalać nad sobą. Wszystko jest okej. Okay. Jesteś po prostu trochę chory. Okej, okay, spoko, dlatego nie będziesz na treningu. Ale nic poza tym. Reszta napierdalasz dalej. Lecimy dalej do przodu.